Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Problemem Polaków jest to, ta klasa polityczna, która zasiada od lewa do prawa, uważa, że od przelewania z jednej kieszeni do drugiej społeczeństwo stanie się bogatsze. Od wprowadzania kolejnych przepisów będzie nam łatwiej. Tak nie jest i to pokazuje problem mieszkalnictwa. Popatrzmy, ogromny wzrost cen na poziomie 38% od 2014 roku, 5,5% rocznie. Co za to odpowiada? Oczywiście wzrost cen związany z wzrostem cen materiałów budowlanych, ale to państwo za to odpowiadają poprzez ogólną inflację, przez efekt polityki monetarnej, dodruk pieniądza, przez szereg wprowadzonych podatków, jak opłata mocowa, opłata emisyjna, jak marnotrawstwo, 1,3 miliarda złotych na blok w Ostrołęce, a także wzrost kosztów robocizny przez ciągły wzrost płacy minimalnej, opodatkowanie pracy. Co więcej, wprowadzili państwo jeszcze nie tak dawno temu dodatkową opłatę i wymogi, tak zwana opłata na fundusz deweloperski, która według ekspertów przyczyni się do wzrostu cen mieszkań nowych o 5%, a ten deweloperski fundusz gwarancyjny będziecie mogli wydać na, jak to zwykle bywa, na państwa kampanię wyborczą, jak to było z innymi tego typu funduszami. Co więcej, utrzymywanie stóp procentowych na bardzo niskim poziomie niby pomaga, ale z drugiej strony sztucznie napędza boom gospodarczy przy niekorzystnym klimacie inwestycyjnym w bardziej bezpiecznym segmencie, jakim jest kapitałochłonny rynek mieszkaniowy. Co państwo uznali, że jest receptą? Mieszkanie Plus. Państwo uznali, że mając ogromne przewagi, takie jak możliwość omijania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mnóstwo nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości, będą taniej budować od deweloperów. I co? Inwestycja w Katowicach, okazało się, że czynsz wynosi 2400 plus medium, a co przy średnim czynszu innych prywatnych deweloperów jest 2200. Czyli państwo budowali za 200 zł miesięcznie drożej. To pokazuje państwa nieefektywność. Szanowni państwo, przykład Węgier. Państwo wprowadzacie kropka w kropkę bardzo podobne rozwiązania do Węgier. Węgry takie rozwiązanie wprowadziły w 2013 roku i 2015 roku. Jaki efekt? Wzrost cen mieszkań najwyższy w całej Europie o 91% od 2013 roku. To jest 13% rocznie. Ponad dwa razy więcej niż ma to miejsce w Polsce. Jaki będzie wzrost mieszkań po wprowadzeniu tego programu? Można tylko się spodziewać, patrząc na to, co się działo w Węgrzech. Chcecie tańszych i lepszych mieszkań? Należy zaorać wszystkie państwowe programy budownictwa mieszkaniowego, pogonić inflacjonistów, keynesistów z NBP i Rady Polityki Pieniężnej i obniżyć podatki i uprościć prawo budowlane. Taka jest recepta. Dziękuję bardzo.